Jak już wspomniałem, na Komisji Kultury, Wroniecki Ośrodek Kultury jest świetnie zarządzany. Od wielu lat nie ma takiego regulaminu, który mamy przyjąć. Natomiast dyrektor świetnie zarządza. Jest to wszystko poukładane. Myślę, żeby nie namieszać w tym świetnym zarządzaniu. Tym bardziej, że to dyrektor odpowiada za pracę Ośrodka Kultury, to on nie jest powoływany, odwoływany przez Radę Miasta. I żeby nadal dyrektor mógł świetnie po swojemu zarządzać tym ośrodkiem, ja przynajmniej wstrzymam się od głosu, żeby nie przeszkadzać dyrektorowi w zarządzaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do dyskusji. Zatem zamykam dyskusję w tym punkcie posiedzenia i zarządzam głosowanie.